A dzisiaj będą Marvelowe trudne sprawy, czyli po części odpowiemy sobie na pytanie, który k***a jest synem kogo? A konkretnie jak to jest z tą Scarlet Witch i Quicksilverem w kwestii Magneto. I żeby było śmieszniej, zrobimy to chronologicznie, publikacyjnie. No więc Scarlet Witch, Wanda Maximoff i Pietro Maximoff, czyli Quicksilver, pojawiają się w sytuacji, w której Magneto uwalnia ich od jakiegoś dzikiego tłumu gdzieś tam w Europie Wschodniej. W sumie to było chyba w Transi, czyli fikcyjnej Europie Wschodniej. No i przybijają sobie piątki i wstępują do Bractwa Złych Mutantów. Potem im się przestaje podobać Bractwo Złych Mutantów, więc wstępują do Avengers, w takim jakby drugim składzie. Tak sobie to leci przez parę lat, aż od końcówki lat 70. do początku lat 80. zaczynamy dopowiadać powojenną historię Magneto. No i wtedy dopowiadamy to, że żona Magneto go opuściła, była w ciąży, urodziła bliźniaki, asystowała jej Bowa, czyli humanoidalna krowa położna. No i że te dzieciaki później zostały oddane niejako w adopcję do Django i Marii Maximowów. Tym samym, że Wanda Maximoff i Pietro Maximoff są tak naprawdę dziećmi Magneto. I tak to sobie potem trwa przez lata. Generalnie jeżeli chodzi o moce, no to Quicksilvera, podejrzewam, każdy kojarzy, jest w stanie szybko biegać. Co zostało dodane później, to że on tak naprawdę cały świat odbiera w pewnym spowolnionym tempie. Jakby całe życie czekał za tym kolesiem w bankomacie, który za diabła nie wie, jak go obsłużyć. I to uzasadnia, dlaczego czasami zachowuje się jak gburowaty dupek. Z kolei Wanda jako mutantka miałaby mieć moce zmiany rzeczywistości na życzenie w taki magiczny sposób. Potem było to tłumaczone magią chaosu, aż Doctor Strange w Avengers Disassembled powiedział, nie ma czegoś takiego jak magia chaosu, jest tylko bycie chaotycznym z magią. W jego wersji Wanda używa chaotycznie magii, co jest generalnie złe dla wszystkich. Potem mamy ten słynny dzień M, czyli Wanda mówi no more mutants i generalnie zmiata z planszy większość mutantów. A jeszcze później mamy Axis i w Axis dzieje się ciekawa rzecz, no bo Wanda w którymś momencie jest bardzo zła na Magneto, więc kastuje czar, który ma wziąć za cel członków jej rodziny. I tutaj z kolei Pietro, czyli Quicksilver, zostaje zmieciony z planszy, a Magneto robi o. Surprise, motherfucker! No i tym magicznym sposobem dowiadujemy się, że Wanda i Pietro są ze sobą spokrewnieni, natomiast Wanda, Pietro i Magneto niekoniecznie. I to ma uzasadnienie pozafabularne, bo jak wiemy, Marvel sprzedał prawa do mutantów, ale nie sprzedał prawa do Avengersów. A ponieważ Wanda i Pietro byli jednocześnie mutantami i jednocześnie w zasadzie od drugiego składu członkami Avengers, no to Marvel Studios w adaptacjach filmowych mogło używać ich jako członków Avengers, ale nie mogło ich używać jako mutantów. Więc stwierdzono, że rozwiążemy to kompleksowo i sprawimy, żeby nie byli mutantami też w komiksach. Co się zmienia w tej wersji rzeczywistości? Otóż dzieciaczki urodziły się w Serbii, gdzie ich mama Natalia oddała ich swojemu bratu Django i jego żonie Marii. Django był chyba brzuchomówcą, ale no, nie wiem, jakby ktoś do krzyżówki potrzebował. No i zupełnym przypadkiem ekipa wysokiego ewolucjonisty sobie latała po świecie i szukała dzieci do eksperymentu. Zgarnęli Wandę i Pietra i zaczęli sobie na nich eksperymentować, czego wynikiem w przypadku Pietra była szybkość, a w przypadku Wandy naturalna skłonność do magii. A jednocześnie genetycznie ukryli to pod płaszczykiem genu X. Nie pytajcie mnie, jak to działa, ja to tylko powtarzam. Of course! Don't you know anything about science? W każdym razie poeksperymentowali i potem już nie wiedzieli, co dalej z nimi zrobić, więc zwrócili ich państwu Maximowom. No i potem historia dzieje się mniej więcej tak, jak ją powiedziałem wcześniej. A, z tą różnicą, że te eksperymenty to się działy na górze Wundagor w Transi. A pod górą Wundagor w Transi jest uwięziony Kton, czyli taki byt z chaosu. I przez swoją naturalną skłonność do magii, Wanda przy okazji stała się tak jakby awatarem Ktona. Co dodatkowo uzasadnia, dlaczego sposób używania magii, jakim dysponowała i dysponuje, jest właśnie magią chaosu. I aktualnie, chociaż w komiksach nie pozostają oni dziećmi Magneto, no to idziemy w takim kierunku bardziej przytulenia ich z powrotem do tej postaci. Na przykład w Trial of Magneto jest taki fragment, w którym najpierw Wanda przekazuje tam protokoły wskrzeszenia wszystkich mutantów celem funkcjonowania tej maszyny, którą Hickman wymyślił. I nagadałem się już na temat tego, dlaczego to w ogóle nie jest wskrzeszanie i ostatnio nawet obejrzałem serial Glitch i tam znowu robią nas w konia w ten sam sposób, ale może o tym powiem kiedy indziej. I tam muszą odstawić taki czar, do którego potrzebują trzech osób, które są spokrewnione niejako z Magneto. I mimo to czar nie działa i Polaris zaczyna gadać ze Scarlet Witch i mówi, że tam zawsze uważałem cię za siostrę i ty mnie też uważałaś za siostrę, może jednak jesteśmy tak jakby siostrami i ty powinnaś wziąć udział w tym eksperymencie. A ona mówi, nie, no absolutnie, nie jestem spokrewniona z Magneto, ale ja jednak mam cię za siostrę, więc może spróbujmy. No i Wanda bierze udział w tym eksperymencie i eksperyment się udaje. Więc na dzień dzisiejszy, choć Wanda nie jest biologicznie spokrewniona z Magneto, to ich długoletnia relacja i jej charakter najwidoczniej przekładają się na takie quasi pokrewieństwo w komiksach.